Tak jak przy okazji szklanej pułapki Die Hard, tak samo tutaj. Tak, tytułolodzy polscy pokazali, że no, nie mamy pojęcia, bo I still know what you did last summer, czyli nadal wiem, co zrobiłeś, co zrobiłaś zeszłego lata, stało się koszmarem następnego lata. Ale nie o tym na początek przynajmniej. Kontynuacja hitu sprzed roku. Rzeczywiście rok tylko minął i film zrobiono bardzo, bardzo szybko. Powrócili Jennifer Love Hewitt, a także Freddie Prinze Jr. do swoich ról. I rzeczywiście ten film naprawdę boli, bo Freddie Prinze Jr. powiedział, że po tym jak ten film został zrobiony, jaki był odbiór, on go nie widział. Minęło no, w tym momencie już bardzo, bardzo wiele, prawie 20 lat, on tego filmu nadal nie widział. W zarysie minął znowuż jakiś okres, no, oczywiście czasu, jak najbardziej, no i historia się powtarza. Tym razem koleżanka naszej głównej bohaterki wylosowała wakacje, powiedzmy weekend na Bahamach, czy tam gdzieś na Arubie, czy jakimś innej wyspie Wolin, no i okazuje się, że jadą i tam zabójca postanawia ich rozwalić, krótko mówiąc. No i wiadomo, co się może dalej dziać, domyślamy się. Chciałbym powiedzieć, okej, no w porządku, koncept, pomysł, wyjście, nie, ale już tutaj jest bardzo złe, naprawdę bardzo złe. Za scenariusz przy okazji pierwszej części, za scenariusz odpowiadał Kevin Williamson, między innymi ten sam facet, który dał nam serię Krzyk, czy tam Halloween H20, tutaj nie powrócił. Dlaczego? Już zaraz cytuję IMDb. Konflikty w harmonogramie z filmami Dawson's Creek, Wydział, Halloween H20, 20 lat później i przygotowanie do reżyserii nowego filmu uniemożliwiły Kevinowi Williamsonowi napisanie scenariuszy zarówno do tego filmu, jak do Krzyku 3. No tak to rzeczywiście się zdarzyło, że nie powrócił i to czuć, bo naprawdę ser jest taki bzdurny. W ogóle, kiedy oglądałem ten film, na końcu wrzucę ci link do mojego komentarza, możesz sobie zobaczyć. Sam pomysł, kwestia wyjścia, od razu złapałem, że no coś jest nie teges, bo po prostu to jest bzdura. Tam chodzi akurat, pytanie jest o Brazylię, o stolicę Brazylii i nasza główna bohaterka odpowiada, oczywiście Rio de Janeiro. Więc w tym momencie tutaj już jest źle. Ja wiem, że to jest tylko i wyłącznie slasher, tak? Który ma się rzeczywiście tylko i wyłącznie krew lać wszelkimi różnymi sposobami. My, nasi bohaterowie mają odkładać łyżkę jak tylko się da w ciekawy sposób, ale nasz Zool jest monotematyczny, bo używa cały czas Candymanowego haka. Nie jest w tym momencie wszystko łatwe. Jeżeli chodzi o to, no to nie jest dobrze. Jeden z bohaterów, no bo musi tak oczywiście być. Jeden z bohaterów dosyć fajnie i dosyć nieoczekiwany sposób zostaje pozbawiony życia. Niech tak będzie, użyję takiego eufemizmu. I to mi się bardzo podobało rzeczywiście. Jeden z naszych czterech bohaterów, który to sobie już sama zobaczysz. I muszę przyznać, że to było dobre. A poza tym nic. Bo oczywiście nie oczekujemy, nie wiadomo jakich fajnych rzeczy w tymże filmie. Nie oczekujemy, że fabuła będzie jakoś specjalnie intrygująca, no ale ma być rzeczywiście, powiedzmy, krwawo i zabawnie, bo też trzeba pamiętać, że do takich właśnie filmów, do takich slasherów wtedy z lat 90. dosyć często wrzucano oczko do nas, nutka humoru była i tego tutaj w ogóle, naprawdę, w ogóle w tym filmie tego nie ma. W tym filmie się nie zgadza prawie wszystko. Począwszy od, zacznijmy może od reżysera, bo pierwszym wyborem był Peter Jackson. Wiadomo, znany reżyser w tym momencie, Martwica mózgu, świetny film, no, reszta to wiadomo, Oscary, Hellboy i tak dalej, i tak dalej. No ale się oczywiście nie zgodził. Potem był inny, kolejny był wybór. Kolejnym wyborem reżyserskim był, gdzież on się nazywa, jakoś gdzieś tutaj uciekło, no ale mniejsza większość. W każdym razie stwierdzono, że nie, trzeba wziąć innego reżysera. No i sobie facet nie poradził. Jim Gillespie, który robił jedynkę, powiedział, że w ogóle nie został zapytany o to, czy może powrócić. Ale powiedział, że fabuła, bo widział scenariusz, jest bzdurna, jest bezsensowna, nie było nawet opcji rzeczywiście, żeby ten film zrobić. Obsada, Jennifer Love Hewitt wróciła tylko i wyłącznie dlatego właśnie, że ten Jill Gillespie miał być reżyserem, kiedy podpisała kontrakt i przyszła na plan, patrzy, co, nie ma Jilla? Nie, jest jakiś inny ziutek. To się bardzo zdenerwowała, że tak powiem. Nie miała innego wyjścia. W filmie pojawia się również Jack Black.
tak, jak najbardziej. Jack Black, jest to jego pierwszy horror i taka bzdurna rola, tak debilny jest ten film, że on stwierdził, nie no, po prostu proszę mnie usunąć z listy płac. W ogóle Jack Black nie jest wymieniany, nie dziwię się, bo nie dość, że on, no co tu dużo mówić, jest słaby, no to jego rola jest zbędna, niepotrzebna, potrzebna rzeczywiście jak śnieg na Antarktydzie sypiący. No niekoniecznie, to tam już rzeczywiście jest i on w tym filmie nie nadaje się naprawdę do niczego, jest Jack Black, jest beznadziejny, gra jakiegoś takiego, no, handlarza, że tak powiem, zioła na tym właśnie, na tej Arubie, Bahamach, czy jak już mówiłem wcześniej, innej wyspie Wolin. I cóż, no chciałbym tobie ten film polecić, ale nie ma takiej opcji, naprawdę, możesz go obejrzeć na Amazonie, jest dostępny w pakiecie, to jest ważne, czyli za darmo, dobrze, bo chyba jakby ktoś kazał zapłacić 2 centy, czy tam 2 grosze, czy inne 3 kopiejki, to byśmy powiedzieli, stuknij się człowieku w głowę, na końcu wrzucę ci link do tego filmu, możesz sobie zobaczyć, jeżeli oczywiście jesteś na tyle odważnym widzem, ażeby rzeczywiście sprawdzić, czy film... koszmar następnego lata, tak, potem będzie koszmar kolejnego lata i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czemu nasi tytułolodzy w pewien sposób rozumieją, no bo gdyby rzeczywiście nadać oryginalny tytuł, no to nie miałoby, nie byłoby sensownie, ale pomyśl sobie w ten sposób, że no jedną z głównych rzeczy w tym filmie jest, że oni tam gdzieś biorą karteczki i tam na karteczce jest napisane I still know what you did last summer, prawda? I nagle ona bierze i tam jest, czytaj, tłumacząc na polski, tak zbi. Koszmar następnego lata. No przecież to jest bzdura jak mało która. Tego rzeczywiście się, to się nie nadaje, więc nie, odradzam ten film, naprawdę odradzam. Na Filmwebie będzie ocena, możesz sobie zobaczyć. Film różnie kosztował, bo według są różne, że tak powiem, informacje. Według nich kosztował od 17 do 65 milionów dolarów. Czemu aż 65? Bo tutaj jest ponoć uwzględnione wypożyczenie do kin, reklama, marketing itd., itd. Ale też według różnych zarobków film skasował od 40 do 84 milionów dolarów. Więc rzeczywiście, no, jak się można domyślać, zarobił mimo wszystko. Jeżeli powiedzmy, przyjmiemy po środku, czyli gdzieś powiedzmy film z wszystkimi kosztami wyceniane na powiedzmy 40 milionów, a zarobił ponad 60. No, czyli jak na taką produkcję, no to spokojnie rzeczywiście studio mogło sobie powiedzieć, a dobra, to nie zrobiliśmy wiele, ale to się potem zwróci. Bo pamiętaj, to jest tylko i wyłącznie zarobki kinowe. Tego, co się stało później, czyli 97 rok, no to jeszcze wtedy bardziej DVD niż jakiś tam streaming, czyli Netflix i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście, chociaż Netflix już wtedy akurat działał. Chyba. No nieważne, mniejsza większość. W każdym razie film zrobił swoje, no i stwierdzono, okej, no skoro film zrobił swoje, to chyba rzeczywiście pora, żeby nakręcić trójkę. No niestety, trójka rzeczywiście szybko się nie stanie. Od niej oczywiście będzie w kolejnym materiale. Ten, jak najbardziej, udostępnię w swoich mediach społecznościowych. Niech kanał rośnie, będę ci bardzo, bardzo wdzięczny. I film, który miał teoretycznie potencjał, bo... Rzeczywiście, jedynka nie była genialnym filmem, ale rzeczywiście była szansa na to, żeby ta dwójka coś wniosła, coś robiła sensownego, bo kilka konceptów jest nie najgorszych, kilka rzeczywiście pomysłów można byłoby gdzieś tam powiedzmy jakoś ogarnąć, ale można byłoby, gdyby co by chociażby jakby i tak dalej, no niestety to wszystko mogło być, nie udało się i dostaliśmy nawet nie film, a produkt filmopodobny. Tak, rzeczywiście trzeba go w ten sposób jakoś ująć, bo to, że mamy tam powiedzmy jakąś obsadę i budżet, to, że mamy ładne plenery, to niekoniecznie o czymkolwiek świadczy. No bo co ci będę mówił, zapakowanie starego, zepsutego, popękanego telefonu w nowy papierek nagle nie sprawi, że on będzie nowy, cudowny, piękny i tak akurat jest z tym produktem filmopodobnym. Po prostu jest to coś, na co ktoś wydał pieniądze i stwierdził, okej, rzeczywiście dajmy to, niech ludzie oglądają, może będzie wesoło. Nie, nie ma wesoło, po prostu względem tego filmu mogę powiedzieć jedno, brak słów. A tutaj, oczywiście, że tak, jest dużo więcej horrorowych recenzji, kultowych horrorów, lepszych, no ale niestety też i gorszych.